Stajmy, podziękujemy Bogu. Ojcze, dziękujemy Ci za te warsztaty. Dziękujemy Tobie za to, że Ty nam dajesz informacje, w jaki sposób funkcjonować w małżeństwie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty nam wskazujesz na to, na co w żaden sposób religia nigdy nam nie wskazała. Duchu Święty, poddajemy się Tobie. Amen. Kochani, ja chcę dzisiaj poruszać troszeczkę rzeczy związanych z bliskością i życiem seksualnym w małżeństwie. Czemu teoria? Na przyszłość będzie. Właśnie. I będzie to włączone jako część całych warsztatów na temat małżeństwa i rodziny. Przyszłe warsztaty będą też zakończeniem już tego. Poruszymy sprawy dzieci, wychowania dzieci i tak dalej. Natomiast chciałbym, żebyśmy teraz byli w stanie dostrzec te aspekty małżeństwa. Aspekty, które tak naprawdę są bardzo mało propagowane w Kościele. Życie małżeństwa to jest życie w bliskości, czyli w ogóle nie ma czegoś takiego w małżeństwie jak życie poza bliskością. Bliskość jest stałym elementem małżeństwa. Małżeństwo bez bliskości nie jest małżeństwem. W ogóle wiecie, że w Królestwie Bożym rzeczy się zazębiają za siebie i naprawdę nie trzeba zbyt wiele, żeby dostrzec te zależności. Te zależności, one po prostu są. I nie ma czegoś takiego jak małżeństwo bez bliskości. Brak bliskości automatycznie wyklucza to, że małżeństwo jest małżeństwem. Jeszcze raz przypominam, małżeństwo to nie jest coś, co możemy określić na zasadach takich, że dwoje ludzi dostało papier, że oni są małżonkami. Nie, to nie o tym mówimy, nie w tym ruchu. Fakt jest taki, że małżeństwo jest na potrzeby ziemi, ono jest natury ziemskiej, ale ono jest ukierunkowane przez Boga. Bóg pokazał, jak to ma wyglądać. Ono jest na te potrzeby, ono nie jest na potrzeby nieba, ale tutaj. I bliskość, która jest w Bogu częścią, jedną z zasadniczych części. Bóg jest Bogiem miłości, to miłosny Bóg. To bliskość jest jakby jedną z jego głównych jakby części, jeśli tak można powiedzieć. W ogóle cała filozofia Trójcy Świętej, tego dogmatu o Trójcy Świętej, to tak naprawdę obrazuje bliskość. To jest bliskość. To jest Bóg Trójjedyny. On posiada w sobie formułę bliskości. I w ogóle z Bogiem tylko blisko. Daleko z Bogiem to nie ma. O tym mówiliśmy na poprzednich warsztatach. I teraz w małżeństwie jest, ponieważ to małżeństwo ono jest w tym proroczym wizerunkiem Chrystusa i Kościoła, to tu też jest bliskość. I nie ma czegoś takiego jak brak bliskości w małżeństwie. Nie ma bliskości, nie ma małżeństwa. Nawet jak jest papier. Rozumiesz? Bliskość ducha, duszy i ciała.
Małżeństwo to jest bliskość ducha, duszy i ciała. To jest jeden kierunek duchowy. To jest wzajemna formuła odczuwania, rozumienia. I to jest bliskość fizyczna. To jest małżeństwo. Bliskość ma za swoją podstawę chęć bycia blisko drugiej osoby. Więc musi być chęć. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. To słowa Jezusa. Kto nie pragnie, niech do mnie nie przychodzi. I w małżeństwie to samo. Kto chce? Czy ty chcesz być blisko mnie, czy ty nie chcesz być blisko mnie? Nie można do bliskości nikogo przekonać. Nie można do bliskości nikogo zmusić. Nie można. Trzeba chcieć. Nie ma chęci, nie będzie bliskości. Nie będzie. Jeżeli ktoś powie, to skąd mam wziąć chęć? No, bo to są takie pytania. Skąd ja mam wziąć chęć? Ja zaraz to wyjaśnię, bo to nie ma skąd ja mam wziąć chęć. Bo ja, wiecie, że ja masę takich pytań otrzymuję od ludzi. O tym będziemy o tym sobie dalej rozmawiać. Będę wam pokazywał te rzeczy. Przebywanie blisko z Bogiem. To, co mówiliśmy na poprzednich warsztatach. Z automatu będzie powodowało miłość do człowieka, co się będzie jasno przekładało w temacie małżeństwa, chyba najjaśniej. O. Ta chęć to wynik potrzeby zaspokojenia połączonej z fascynacją drugą osobą. Ta chęć to jest wynik potrzeby zaspokojenia, bo to chce być zaspokojony i to jest normalne, że chce być zaspokojony i chce być w tej bliskości. To jest normalna sprawa. Ale to jest połączone z fascynacją. W małżeństwie musi być fascynacja drugim człowiekiem. Kiedy fascynacji nie ma, małżeństwo będzie umierać. Nie ma opcji. Znaczy ono stanie się czymś, jakimś tworem. Będą dwoje razem w jednym domu. Jak my to nazwiemy? No nie wiem, sąsiedzi, koledzy, wspólnicy. Jak jeszcze możemy to nazwać? Jakoś tam coś ich będzie łączyć. Ale to coś, tak, nie wyczerpuje definicji miłosnej małżeństwa. A więc podstawą bliskości jest chęć bycia blisko danej osoby, a ta chęć opiera się na potrzebie zaspokojenia połączonej z fascynacją drugą osobą. To podczas realnej bliskości dajemy i bierzemy. Podczas realnej bliskości. Inaczej nie jesteśmy w stanie niczego od siebie przyjmować. Często małżeństwa stają przed takimi dylematami nieporozumień. Oni się nie rozumieją. No nie rozumieją się, bo nie ma bliskości. Zawsze. Pamiętajcie o tym. Zawsze. Nieporozumienie w małżeństwie jest związane z brakiem bliskości, jakkolwiek my to nazwiemy. Nie ma bliskości, nie ma porozumienia. Dokładnie tak jak z Bogiem. Nie ma bliskości, nie ma porozumienia, nie ma słyszenia. Tak? Nie ma zaufania. Nie ma posłuszeństwa. To bardzo proste. To samo w małżeństwie. Nie ma bliskości, nie ma zrozumienia. Jak można się zrozumieć, nie będąc blisko? Nie ma szans. Znaczy, można się zrozumieć na poziomie kolegi. Jeszcze raz mówię. Wspólnika. Coś nas łączy, mamy wspólny biznes, no to się będziemy rozumieli jak wspólnicy. Chociaż będziemy się kłócili jak małżonkowie. Jak małżeństwo jest wspólnikami do jakiegoś biznesu, a nie są ze sobą blisko, to chyba to jest gorsze, niż jakby to były dwie obce osoby.
Więc wszędzie bliskość, ona będzie odgrywała kluczową rolę. Fascynując się drugą osobą, czerpiemy z niej i uwalniamy potencjał imponowania tej osobie. Jeżeli następuje fascynacja drugą osobą, jeżeli ona jest realizowana, fascynujemy się drugą osobą, to my tak z automatu zaczynamy czerpać z tej osoby i też powstaje w nas potrzeba imponowania tej osobie. Czyli zaczynamy chcieć być dla tej osoby ważnymi, atrakcyjnymi, zachęcającymi w ogóle. Rozumiecie? Chcemy imponować. To jest normalne. W małżeństwie ta fascynacja, ona w ten sposób działa. Chcemy sobie imponować. Chcemy pokazywać, jak jesteśmy dla siebie istotni, jak jesteśmy dla siebie ważni. Rozumiesz? Ja w ogóle, mi się osobiście chce żygać na różnego rodzaju formuły małżeńskie, w których nie istnieją przestrzenie fascynacji. Wiecie, dlaczego mi się chce na to żygać? Dlatego, że to coś wcześniej czy później umrze. Nie wytrzyma nacisku historii. Rozumiecie? A poza tym jest to żałosne w swoim wyrazie. Żałosne. Ja się przyglądam na ludzi. Na różnych ludzi się przyglądam, bo ja w ogóle ludzi obserwuję, wiecie? Przyglądam się na różnych ludzi i przyglądam się na reakcje, jakie między nimi są, nie? Czasem widać błysk w oczach, czasem, nie? Rzadko. Rzadko widać, że ludzie się fascynują jeden drugim, nie? Małżeństwa stają się stare, często zanim się zawrą. Ja często przyglądałem się na ludzi, którzy stawali się starym małżeństwem, zanim jeszcze byli małżeństwem. Już się dobrze umieli kłócić, już się dobrze umieli obrażać i wchodzą w małżeństwo, proszę Ciebie, i oni są starym, dobrym małżeństwem już. On to jest Rozumiesz? A ona to jest matka. I tak w ogóle leci to do przodu. On nie ma imienia. Kupiłeś, zrobiłeś, byłeś. On nie ma imienia już. A ona to jest matka albo inna jeszcze jakaś tam. Zależy. Albo też jest Też nie ma imienia. To jest dramat. To jest dramat i takie coś nie może istnieć. Rozumiecie? I nigdy nie miejcie na to zgody. Bo takie coś to nie jest małżeństwo. To się w chlewie woła. Ludzie się przyzwyczajają do siebie i uważają, że w małżeństwie przyzwyczajenie, tak? To jest wyższa forma miłości. Takie krąży taka informacja w szeroko pojętym świecie. Przyzwyczajamy się do siebie. I że to o to tu chodzi, to jest wyższa forma. Teraz jesteśmy na takim etapie miłości, jesteśmy już do siebie przyzwyczajeni. No to pięknie, to jesteście właśnie w miejscu, proszę Ciebie, do sali śmierci. Jak już się do siebie przyzwyczailiście, jak już nie ma fascynacji, jak już te rzeczy przestają funkcjonować, nie? To nie wiem, jak to się skończy. Skończy się albo wspólnictwem, albo koleżeństwem. Czymś się tam skończy. Bo jak jesteście porządnymi chrześcijanami, to się tam nie rozejdziecie, bo macie jakieś takie w ogóle przekonanie, że razem będzie wam łatwiej iść przez życie i stacie się takim jeszcze dwoma bolkami, które gdzieś tam sobie, rozumiesz, radzą w życiu razem. No bo to zawsze dwojgu razem lepiej niż jednemu, tak? Się dwoje położy, się zagrzeją. Dobrze. To jest twoja sprawa, twoja wola. Ja tak nie chcę. Okej? Okay? Twoja sprawa i twoja wola. Mnie interesuje inna formuła. Kiedy fascynuje cię ktoś, to będziesz chciał mu imponować. Facet jak przestaje imponować kobiecie, rozumiesz? To już jest kastrat. To już jest wykastrowany gość. Po prostu. To w bliskości
odnajdujemy najgłębsze doświadczenia w dziedzinie bycia chcianym i ważnym. To bliskość powoduje. Rozumiecie? Bliskość. To tam odnajdujesz miejsce bycia chcianym. To tam odnajdujesz miejsce bycia ważnym. Nikt bardziej nie uczyni cię chcianym i ważnym niż twój kochany mąż czy twoja kochana żona. Nikt bardziej tego nie umie zrobić. I nikt bardziej tego nie może zrobić. Rozumiesz? Nikt. Żaden człowiek na świecie nie jest w stanie zrobić tego, co może zrobić mąż czy żona. Jeżeli chodzi o podkręcenie poczucia własnej wartości. Rozumiecie? Bo z nikim nie będziesz tak blisko, jak z mężem czy z żoną. Z nikim. W ogóle nie można być na świecie z kimś bliżej niż z mężem czy żoną. Takiego czegoś nie ma. Nie można być bliżej. Rozumiesz? Bo to nie znaczy, że w każdym małżeństwie ta bliskość jest. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że inne formuły nie dadzą ci tej przestrzeni bliskości. Nigdy nie osiągniesz tego, żebyś nie wiem jak chciał. Rozumiesz? Nigdy. Bo to jakby małżeństwo jest tą przestrzenią, gdzie to można osiągnąć najgłębiej, najsilniej, najmocniej. I teraz pytanie, dlaczego ja mam tego nie zrobić, skoro ja w ogóle chcę tego małżeństwa, to ja go chcę właśnie na tym poziomie, a na innym nie chcę. O! Rozumiecie? To inny poziom mnie nie interesuje, bo inny poziom to ja sobie mogę osiągnąć w inny sposób. Inny poziom to ja sobie osiągnę, ale ja tego poziomu bliskości nie osiągnę nigdzie. A więc jeżeli ja teraz nie idę w tą stronę w małżeństwie, to ja jestem głupcem. To ja głupiec jestem, skoro ja nie biorę tego, co mogę. Prawda? To jest szaleństwo jakieś. Móc, ale nie zrobić tego. Będę sobie żył na jakimś tam odcinku, prawda? Nie będę sobie żył na takim odcinku. Nie. Oto w bliskości odnajdujemy najgłębsze doświadczenia bycia chcianym i ważnym. No kto nie chce być chciany i ważny? No ja nie wiem, wariat jakiś. Każdy chce być chcianym i ważnym. Każdy chce być traktowany jako chciany i ważny. Jak takie coś jest w człowieku, że ktoś mówi, ja tam nie potrzebuję czuć się chcianym i ważnym, no to masz zaburzenie, no po prostu dla mnie. Tam nie tylko dla mnie, no w ogóle masz zaburzenie, no. Chcesz być nikim? No nikim? Bliskość to najgłębsze doświadczenie poczucia bezpieczeństwa. Najgłębsze. Bliskość to jest najgłębsze doświadczenie poczucia bezpieczeństwa. Nigdy nie poczujesz, tak, na poziomie duszy swojej, tak, nie doświadczysz głębszego poczucia bezpieczeństwa niż w bliskości. Nie ma takiej opcji. Do bliskości się dąży. To nie jest tak, że bliskość w małżeństwie, ona się sama będzie napędzać. W ogóle trzeba się ukierunkować na bliskość, rozumiecie? Trzeba chcieć być blisko. Chcieć. Trzeba się ukierunkować. Ja chcę być blisko, chcę być blisko. Nad bliskością pracuje się. Co to znaczy? To znaczy, że ona też musi być przez nas w pewnym sensie napędzana, ta bliskość. Stymulowana. Rozumiecie? Trzeba się pociągać wzajemnie. Trzeba się w tą bliskość wciągać jedno drugie. To jest taka praca. Tego rodzaju praca. I teraz od razu chcę wam zwrócić uwagę na coś bardzo ważnego. Żeby w ten sposób funkcjonować, to trzeba mieć jaką główkę? Wolną od różnego rodzaju śmieci. Ja mam takie pytania. Ludzie się ze mną spotykają i mówią tak, pastorze, na przykład pyta mnie żona, mam brata jednego, mówi, pastorze, czy ja muszę zawsze mieć ochotę na seks? Ona mnie takie coś pyta. Razem z mężem, z nią rozmawiam, prawda, sobie tam mamy konsultacje. Siedzą, ja mówię do niej tak.
Skąd wzięłaś to pytanie? Z jakiego miejsca? Czy ja, posłuchajcie takiego pytania. Czy ja zawsze muszę mieć ochotę na seks? Ten zwitek słów, tak? To się kupy nie trzyma. To znaczy, że ty, moja droga, życie seksualne, tak? Masz wmontowane w taką przestrzeń przymusu. I teraz ty się zastanawiasz, czy tak zawsze być musi, czy możesz mieć wolne. Ty myślisz sobie, że dobrze mieć wolne od chęci, od pragnienia, tak? To znaczy, że ty masz w głowie chaos i zamęt. Krótko powiedziawszy, myślisz, moja piękna, o takich rzeczach, o których nigdy myśleć nie powinnaś. Masz łebek zawalony śmieciami. Dlaczego? Powiedzieć wam dlaczego? Nie wiem, ile lat temu, tysięcy, milionów czy kiedyś, kiedy Adam z Ewą narozrabiali, zostali wypędzeni z raju, to Bóg powiedział do Ewy taką rzecz. Słuchaj, ku mężowi twemu pragnienia twe pociągać cię będą. I tak się zostało. To ja mówię, to jak ty tak nie masz, tak? To znaczy, że masz głowę zawaloną rzeczami, które są przeciwne fundamentalnym prawdom Bożym. Jeżeli byś miała wolną główkę, to byś była najarana na męża cały czas. Nie jesteś najarana na męża? To znaczy, że masz głowę zawaloną zbędnymi rzeczami. Proste. To proste. To nie ma czegoś takiego, że czy ja muszę mieć zawsze ochotę na seks. To w ogóle muszę wyklucza ochotę. Rozumiecie, o czym ja mówię? To wyklucza, to są wykluczające się rzeczy. Ja mogę słowo muszę wmontować w taką przestrzeń wypowiedzi, gdzie coś wymaga pewnej formy dyscypliny. Czy ja muszę iść na siłownię, prawda? Czy ja muszę na przykład, nie wiem, coś innego, czy muszę to, czy muszę iść tam, czy muszę iść tam, ale nie, czy ja muszę mieć ochotę, bo ochotę to się ma, tak? Albo się nie ma, bo ochota się mieści w kategoriach czegoś, co się lubi i co komu pasuje. Prawda? Nie ma się ochoty na rzeczy, które nie pasują komuś. Ochota jest związana z czymś atrakcyjnym. Prawda? Mamy ochotę na coś słodkiego, mamy ochotę na to, mamy ochotę na coś przyjemnego. Nie mamy ochoty dostać nożem w klatkę piersiową. Nie ma takich ludzi, którzy wstają z rana i mówi, mam ochotę dostać nożem w klatkę piersiową. Nie. Mam ochotę dzisiaj zginąć za kogoś. Nie. Ty możesz za kogoś zginąć, ale ty musisz, tak, podjąć decyzję, przełamać się. No i tutaj owa niewiasta zacna, ona mnie pyta, czy ona musi mieć ochotę żeby na życie seksualne z mężem. Więc mówię, musisz oczyścić sobie głowinkę, to będziesz miała ochotę cały czas. No, cały czas coś nowego. No tak. I zaraz o tym będziemy mówili. To dziwne jest, ale to jest możliwe. To jest możliwe. Podczas bliskości następuje otwieranie się wzajemne na siebie. Tylko podczas bliskości tak bardzo jesteśmy w stanie się na siebie otworzyć w małżeństwie. Bez tej bliskości tego otwarcia nie będzie. Zawsze będzie co? Dystans. A małżeństwo zdystansowane nie ma szans powodzenia. Rozumiesz? Małżeństwo zdystansowane ma pozamiatane. Jeśli masz łazienkę, gdzie jest w jednym miejscu sedes i zlew, jak masz problem z tym, żeby iść robić siku, jak żona myje zęby, albo odwrotnie, rozumiesz? Zapraszam do pokuty. Jak masz z tym kłopot. Rozumiesz, o co chodzi. Bo masz zaburzenie. Bo masz zaburzenie. Masz coś,
co się mieści w kategoriach dystansu. Rozumiesz? Nie nazywaj tego jakąś kulturą czy czymś. Bo zaraz się dowiesz, że w bliskości nie ma żadnej kultury. Idąc w bliskość, tak, wytraca się cały pęd prawa. Tak? Nie ma żadnych praw. Nie ma. I tu się zaczyna dramat miłości, której diabeł w ogóle nie rozumie. On mówi, co to jest? A to właśnie. Bliskość wymaga odwagi, ponieważ trzeba pokonać pewne zaburzenia, pewne problemy, pewne blokady, które się nabyło w życiu. Trzeba być odważnym. Trzeba wierzyć w to, że ta druga strona, ona ciebie nie zneguje, nie skrytykuje, nie odrzuci. W tych najbardziej, tak, intymnych sytuacjach, że ona ciebie nie wyśmieje, że ona ciebie w ogóle nie poniży. To jest odważne wejście. Bardzo odważne wejście. Zaznaczam, że nie ma szans na dystans. Jeżeli jeszcze nie masz męża czy żony i myślisz sobie, że można mieć męża czy żonę i mieć dystans, rozumiesz, o co chodzi, zachować jakiś kawałek takiej integralności dla siebie, to zapomnij, po prostu żyj bez męża i bez żony i miej swój kawałek podłogi, bo coś ci powiem, jak się ożenisz czy wyjdziesz za mąż, rozumiesz, to niestety ślady waszych stóp w łazience zajdą się. Niestety. Koniec. Już jest koniec po integralności. Rozumiesz? Musi w bliskości musi być odważne wejście. To jest odważne wchodzenie, odważne otwieranie się, odważne powierzanie się. Bliskość wymaga ustanawiania i ochrony modlitewnej, bo bliskość jest atakowana. Diabeł atakuje bliskość, bo diabeł wie, że jak zaatakuje bliskość, to rozwali małżeństwo. A jeżeli rozwali małżeństwo, które jest częścią wspólnoty, to wspólnota zacznie słabnąć. A jak wspólnota zacznie słabnąć wpływ na świat. A jak zacznie słabnąć wpływ na świat, to jego pieprzona egzystencja się przedłuży. Proste? To bardzo proste. Atakuje bliskość. Atakuje bliskość. A więc bliskość się ustanawia. A więc bliskość się ochrania. Ochraniasz w modlitwach swoją bliskość z mężem czy z żoną, tak? Jak ochraniasz swoje życie modlitewne z ojcem. Zabraniasz, tak jak diabłu zabraniasz wykradać ci czas na modlitwę, tak zabraniasz diabłu, żeby rozbijał twoją bliskość z mężem czy z żoną. Rozumiesz? Po prostu bierzesz go za mordę i wywalasz go poza granicę krwi Jezusa, którą otaczasz bliskość ze swoją żoną czy z mężem. Rozumiesz? Twoja bliskość z mężem czy z żoną, tak? Ona jest tak ważna dla twojego życia, jak twoje życie modlitewne. Rozumiesz? Między mężem a żoną musi być prosechomai, modlitwa. Bliskość to modlitwa. Mąż się modli do żony, żona się modli do męża. Prosechomai, skierowanie na. Trzeba mieć wolną główkę, żeby się kierować na męża. Wolną główkę, żeby się kierować na żonę. Jak się w bliskość wchodzi i się ma w głowie człowieku wszystko, rozumiesz? Dziękuję bardzo. Tam się w ogóle nie zbliżysz. W ogóle. Rozumiesz? Nie ma wtedy bliskości. Nie ma pobliż. Nie ma takich rzeczy. Bliskość wymaga organizacji. Tak jak każda inna formuła jest umieszczona w czasie. Tak? W dzisiejszym czasie, przyjaciele, kiedy my pędzimy do przodu, jak samochody wyścigowe, bo jesteśmy ludźmi królestwa, to bliskość musi być organizowana, tak jak każda inna rzecz. Nie myślcie, że relacja bliskości, ona się po prostu zjawi raptem. Ją trzeba umieć sobie organizować.
Bliskość tworzy się w głowie. Tu. Tu się tworzy bliskość. Tu jest w ogóle wszystko. To jest centrum bliskości w ogóle z drugim człowiekiem. Centrum bliskości z Bogiem. Centrum bliskości z mężem i żoną. Tutaj. Wszystko tutaj musi być ukierunkowane na bliskość. Tam muszą, ona musi, ta głowa, pracować w taki sposób, aby ta bliskość, ona cały czas miała jakiś punkt kontaktu. Musisz rozumieć, w jaki sposób masz ją stymulować. To musi tu powstać. To trzeba o tym myśleć, trzeba o tym marzyć, trzeba to wymyślać. Rozmawiałem kiedyś z jedną parą taką, z małżeństwem. I tutaj znowu żona mówi, ja nie mam, no nie mam takiego, tak, nie umiem tak się podniecać jak mój mąż. Ja mówię, to jest nawet naturalne. Zacząłem im tam tłumaczyć, że to jest inny, no różnice między mężczyzną a kobietą w ich psychice i tak dalej. Ale mówię do niej tak, co robisz w związku z życiem seksualnym twoim i twojego męża? A ona mówi, jak to co robię? Ja mówię, co w głowie robisz? Ona mówi, no nic nie robię. Ja mówię, no to dobrze, zaraz. Jak to nic nie robisz? Mówię, dzieci macie? No mamy. A z dziećmi coś robisz w głowie? Tak. Ja mówię, co robisz z dziećmi w głowie? No myślę o dzieciach. Ja mówię, a myślisz o seksie z mężem? Nie, no nie myślę o seksie z mężem. Nie myślisz o seksie z mężem? A dlaczego nie myślisz o seksie z mężem? Dlaczego nie masz całej wypożyczalni filmów pornograficznych, w których grasz ty i twój mąż w roli głównej? Dlaczego nie masz? Dlaczego tego nie widzisz? Jakim prawem pozwalasz sobie na to, tak, żeby mieć w głowie zmartwienie o twoje dzieci, tak, a nie rozwijasz wyobraźni seksualnej związanej z życiem twoim i twojego męża? Jakim prawem myślisz, że co się stanie? Że specjalny anioł od erotyki pstryknie ci palcem nad głową i coś ci zaskoczy? Umiesz myśleć o zmartwieniach, umiesz myśleć o różnego rodzaju troskach, a nie umiesz wyobrazić sobie twojego seksu z twoim mężem? To się nie dziw później, tak? Że na niego patrzysz. No i Leonardo DiCaprio to nie jest. Ale gdyby w głowie stał się Leonardo DiCaprio, rozumiesz? To był zupełnie inny kaszel. To byś go zobaczyła, jak wróci wieczorem z placu i byś była na niego najarana jak szczerbaty na suchary, ale ty nie jesteś najarana, bo przez cały dzień myślisz o dzieciach, śmieciach, zmartwieniach i innych pierdołach diabelskich. Zamiast myśleć erotycznie o swoim mężu. Ludzie tak nie myślą. Ludzie się modlą w innych językach i myślą, że to im przyjdzie. Jeszcze od modlitwy innymi językami nie wzrosło u nikogo podniecenie seksualne. To nie tak, nie działa. Tak Bóg tego nie stworzył. Bóg ci nie dał po to języków, żeby cię erotycznie nakręcały. To nie po to. Od tego masz wyobraźnię. Co robisz ze swoją wyobraźnią? Najczęściej głupoty. Najczęściej wyobraźnia jest tak zaśmieconym elementem w życiu chrześcijanina, że się w pale nie mieści. Chociaż z drugiej strony jest bardzo uporządkowana. Tu jest czas troski, tu jest czas zmartwienia, tu jest czas załamania, a tutaj jest czas roztkliwiania się nad sobą. Jak najbardziej mamy w naszej wyobraźni wszystkie w ogóle czarne strefy przyszłości. Prawda? Są dwa rodzaje chrześcijan wykorzystujących swoją wyobraźnię. Jedni się martwią o przyszłość, drudzy, proszę ciebie, troskają się tym, co przeszli w życiu wcześniej. A wyobraźnia, drodzy przyjaciele, jest po to, aby kreować rzeczywistość. Kreować rzeczywistość. Ona po to jest. Bliskość tworzy się w głowie. Bliskość, przyjaciele, to stan stały. To nie jest stan, który w ogóle czasem się zdarza. O, czasem się nam zdarza stan taki. Nie. Czasem to sobie Viagrę możesz kupić. A żonie srebrnego lisa. Nie wiecie co, to zobaczcie w internecie.
Czasem możesz sobie kupić, bo to tanie. A niech będą, to nieważne, wyobraźnia się poruszy ludzka. Srebrny lis jest dobry. Dorzucasz żonie do kawy, człowieku i koniec. Ona nie wie, bo to na kofeinie. Trzy dychy. Zdrowe, bo to ziołowe. To czasem możesz tak zrobić dla zabawy, bo jesteś wolny. Ale bliskość to jest stan stały. Stan stały. Stan stały. Wiesz, co to jest stan stały? 24 godziny na dobę. Jest w tobie wmontowany system, tak? Jestem powołany, aby być blisko z moją żoną. Jestem powołany, aby być blisko z moim mężem. Blisko. Rano, wieczorem i po południu. Rozumiesz? Tak to działa. I to trzeba w sobie wyrobić taką kulturę. Kulturę taką trzeba wyrobić w sobie. W bliskości wprowadzamy oprawę, ale też dbamy o spontaniczność. A więc bliskość jest dla nas rzeczą z jednej strony planowaną, z drugiej strony jesteśmy absolutnie otwarci na to, co się będzie dziać. Tak żyjemy. W ogóle wiecie, że chrześcijanie to mają takie smutne życia niektórzy. Mnie to w ogóle czasami przeraża, takie mało kolorowe. Takie w ogóle mają w ogóle, człowieku, jakieś szare dusze. Rozumiecie, o co chodzi? Szare w ogóle, jakieś szare takie w ogóle, człowieku, jak kurcze te kluski z mąki ziemniaczanej takie. Rozumiesz? A Bóg jest piękny. Bóg jest piękny. I rzeczy Boże są piękne. I bliskość, tak, to jest miejsce, w którym możemy dotykać bardzo mocno piękna Bożego serca. Takie jest małżeństwo, żebyśmy mogli doświadczyć tego już tutaj na ziemi. Bliskość i seks to jest twór jednorodny. Jednorodny twór. Nie ma czegoś takiego, że istnieje bliskość bez życia seksualnego. Ja nieraz słuchałem ludzi w ogóle, oni uważają, że kobiety na przykład mówią, tobie tylko o jedno chodzi. A on nie wie, o co chodzi. Jemu zawsze chodzi tylko o jedno. Dlaczego jemu zawsze o jedno chodzi? Bo on ma takie stężenie testosteronu we krwi. To nie przypieprza się do niego, tylko do tego, kto mu ten testosteron dał. Idź się pomóc i zapytaj się w ogóle, dlaczego, Panie Boże, załadowałeś mu 40 parę procent na przykład, a mnie 6? A wiecie, dlaczego mu załadował 40 parę procent? Bo inaczej, tak? To byśmy mieli homoseksualizm wielkości Himalajów. Na razie jest jak w ogóle Góry Świętokrzyskie, także. Abyśmy mieli jak Himalaje. I tak jest trudno. Rozumiesz? Tu nie chodzi, że jemu chodzi tylko o jedno. Tu chodzi o to, że to jest naturalna sprawa, że bliskość i seks, tak, to jest jedna bryła. I zarówno mężczyźni, jak i kobiety muszą to wiedzieć i płynnie zacząć tym żyć. To troszeczkę inaczej się dotyka przez mężczyzn, inaczej przez kobiety, ale zasadniczo bliskość i życie seksualne to jest jedna bryła. Nie wolno myśleć sobie, że w małżeństwie to będzie coś takiego, że to gdzieś będziemy w ogóle próbowali to oddzielać sobie. Tego się nie oddziela. I tego nie wolno oddzielać. Bo to jest, rozumiecie, tego się nie oddziela. Seksualność, przyjaciele, winna przenikać małżeństwo. Ona musi przenikać małżeństwo. Seksualność to nie jest tylko to, że jest jakiś punkt czasowy, gdzie jest akt seksualny.
Nie. To nie jest punkt czasowy. Dzisiaj będziemy się kochać. To jak ja dzisiaj słyszę, na przykład, dzisiaj będziemy się kochać, to tak jak czasami słyszę od chrześcijan, dzisiaj się będę modlił. Okej. O której? Dzisiaj będę się modlił o 18. Okej. A co robiłeś do 18? Co robiłeś? No nie wiem, co ja robiłem do 18, ale o 18 się będę modlił. A mówię, a Paweł powiedział, bez ustanku się módlcie, pamiętasz? Bez ustanku proszę homaj. Bez ustanku proszę homaj. Bez ustanku. Życie seksualne, one musi przenikać czas małżeństwa od początku do końca. W ogóle seks to znaczy płeć. Seksualny znaczy manifestujący swoją płeć. To jest manifest płci. Manifest płci. Mąż manifestuje swoją płeć żonie, żona manifestuje swoją płeć mężowi. Kiedy? Zawsze. Zawsze. To wchodzi w kulturę życia. Jestem kobietą, jestem mężczyzną. I oni sobie manifestują to. To się nazywa życie seksualne. Rozumiecie? To jest wymiana informacji o płci. Rozumiesz? Ona mówi, mam dla ciebie swoją seksualność. On mówi, mam dla ciebie swoją seksualność. Rozumiesz? Pamiętacie na pierwszych warsztatach, jak ja mówiłem o tym, że Bóg, kiedy stworzył człowieka, stwarza Adama. Gdzie jest Ewa? W nim. Ewa już jest. Nie ma, że jej nie ma. Ona jest. Ona zostaje stworzona w momencie stworzenia Adama. Bo Bóg potem ją wyciąga z niego. A więc co? Ona była z nim od początku. Rozumiecie? Bóg wyciąga z niego część jego. To nie jest obca część. To nie jest obca część. Adam to była postać, tak, która posiadała w sobie Ewę. Ona ją posiadała, ta postać. Adam nie miał kontaktu z tą częścią siebie. On nie miał kontaktu. On to miał w sobie, ale on z tym nie mógł się skontaktować. Dlatego Bóg to wyciąga z niego i tworzy z tego odrębny byt i mówi, teraz się z tym skontaktuj. A zatem, jeżeli Bóg to z niego wyciągnął, czy tam jest napisane, że Bóg wstawił jakąś protezę w to miejsce tego żebra, czy nie? Nie ma? Nie ma. On tylko wyjął żebro, tak? Nic nie wstawił. To znaczy, że tam jest brak. Bo jak on to stworzył na początku, pamiętacie, on to stworzył i powiedział, wszystko było dobre. To znaczy, Adam z tym żebrem był dobry. Doskonały, rzekłbym. To doskonały twór był z tym żebrem. A teraz on mu wyciąga te żebro, czyli co z nim robi? Zubaża go. Odbiera mu formułę jaką? Doskonałą. Adam przestaje być doskonałym bytem. Czego Adam potrzebuje, żeby być doskonałym bytem? Żebra. Tak? A teraz żebro to Ewa. Czego potrzebuje Adam, żeby być doskonałym bytem? Ewy. Bo to ona była w nim. Ona w nim była. Seksualność. Wpływ seksualny męża na żonę. Tak? On jest związany z tym, co od początku wszechświata zostało włożone w ludzi. Jesteście jedno. I teraz sobie siebie nawzajem udzielajcie, abyście byli szczęśliwi. Ona manifestuje mu swoją seksualność. On manifestuje jej swoją seksualność. I oni w ten sposób, łącząc się, tak, sięgają po głębokie formuły szczęścia, które są dla nich co? Przeznaczone. Przeznaczone. Dlatego tak ważna jest seksualność. Seksualność została wykradziona przez diabła. Ukradł, bo to bydle i złodziej.
On kieruje grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. On wykradł seksualność, tak jak wykradł muzykę, jak wiele innych rzeczy wykradł. Religia zrobiła z seksualności problem. Zrobiła z niego grzech. Rozumiesz? Jak ja w ogóle kiedyś zacząłem się interesować, jeżeli kiedyś mieli chęć, czas na to, jakie podejście do seksualności miały ortodoksyjne ruchy na przestrzeni w ogóle chrześcijaństwa, to mi już oczy z orbit wyszły. Oczy z orbit. Rozumiesz? Jeszcze 300 lat temu w różnego rodzaju w ogóle strukturach, zarówno katolickich, jak protestanckich, to było takie coś, że było prześcieradło i była w nim dziurka. Żona się nakrywała cała tym prześcieradłem. Tutaj była ta dziurka. On na nią wchodził i przez tą dziurkę miał z nią stosunek. On jej nie widział, ona nie widziała jego. Bo ciebie chrześcijanie mieli akt seksualny. Przecież to jest traumatyczne przeżycie. To przynajmniej, rozumiecie, zalatuje mi fetyszyzmem. Przynajmniej. Bo to prześcieradło miało specjalne przeznaczenie. I ono leżało w jakimś miejscu tej chałupy. I teraz czujesz klimat, on wraca do domu, a ona nakryta tym prześcieradłem i ta dziurka w tym prześcieradle i oni są już po modlitwie, rozumiesz, i oni lecą z koksem. Przecież z tego to trzeba terapię mieć później. Człowieku. Do tego stopnia została zniszczona seksualność. Religia takie coś zrobiła. Mi się już nie chce mówić o innych rzeczach. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych są stany, gdzie normalnie w prawach tego stanu zabronione są pewne pozycje seksualne. I jak ktoś cię zaobserwuje albo sfotografuje, rozumiesz, że masz taką pozycję seksualną, a nie inną, to cię mogą podać do sądu. Do dzisiaj istnieją takie przepisy, bo ortodoksyjni protestanci je stworzyli. Jak się w to zaczynasz zagłębiać i popatrzysz w to, to w ogóle, człowieku, to jest szok w trampkach, co to w ogóle jest. No. To jest szok. Ale dlaczego tak jest? Bo seksualność została sprowadzona do przestrzeni grzechu. Odebrano ją. A ona tak naprawdę, tak, jest jedyną formą, tak, która pozwala małżeństwu wejść w najwyższą przestrzeń bliskości. Ona musi być uzdrowiona. Seksualność musi być uzdrowiona w Kościele. Uzdrowiona. Jeden z elementów przebudzenia, bardzo ważny moim zdaniem, to jest w ogóle uzdrowienie całej formuły małżeńskiej w Kościele. Tak? Seksualnością na czele. Bo ludzie mają takie pojęcie w ogóle o seksualności w chrześcijaństwie, jak świnia o balecie. Albo robią to, jak robi to świat, tak? Albo w ogóle ja nie wiem, jak oni to robią. Ja nie wiem, czy ja chcę wiedzieć. Bo ja musiał może przejść w ogóle jakieś potem, nie wiem, lobotomię trzeba było mi zrobić. Bo to jest dla mnie zagadka też. Bo ja sobie zastanawiam, co ludzie mają w głowach, jak oni potem realizują życie seksualne. Podstawą manifestowania swojej seksualności w małżeństwie jest głęboka świadomość własnej seksualności. Żeby można było seksualność manifestować wobec męża czy wobec żony, trzeba mieć świadomość własnej seksualności. Trzeba mieć zdrowym seksualnie, zdrowym. Żeby zdrowy sposób podać siebie, bo ja podaję siebie swojej żonie. Ja seksualnie się podaję żonie, ja ją podaję siebie na talerzu. Oto ja, goły i wesoły. Rozumiesz, o co chodzi? O. I teraz ja muszę być zdrowym produktem, zdrowym. Dlatego trzeba, tak, wziąć na warsztat swoją seksualność. Własną, osobistą. Przeprowadzić ją przez system krzyża, system uwolnień. Ale to nie oznacza, że to ulegnie ograniczeniu, bo to jest nieprawda, za chwilę będziemy o tym mówić jeszcze. To natomiast ulegnie, tak, oczyszczeniu. Z czego? Z chorego systemu tego świata, który seksualność wykradł i zrobił z niej coś, czym ona nigdy nie była.
Rozumiecie? Nigdy nie była. Chrześcijanie, jak zaczynają mówić o życiu seksualnym, to ściszają głos albo używają takich sformułowań, że człowieku szok. Albo takich medycznych. Naprawdę. Medycznych sformułowań używają. Ja się mówię, Boże kochany. Ginekolog, położnik. Człowieku. Takich sformułowań używają. Boją się powiedzieć prostych rzeczy. Cipka. Nie powie chrześcijanie. Cipka powie. Ja mówię, że masz 5 lat. Co mam powiedzieć? Wegina? Wegina? Ty w ogóle myślałeś kiedyś o słowie wegina? Co to jest? W Łodzi zbudowali w ogóle fontannę w kształcie weginy. Wszyscy w ogóle się z tego śmieją. Szok. Jak mu na takie coś powiedzieć w ogóle? To dopiero w ogóle jest słowo. O. Ładniej. Lepiej niż wegina. Chodzi o to, żeby zrozumieć patologię religii. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo to są patologiczne rzeczy. Ludzie się boją prostych spraw bożych. Prostych praw i mają z tym problem. Bo, ale dlaczego tak jest? Pamiętacie, co mówiliśmy z 1,5 godziny temu, ze 2? Jeżeli człowiek myśli o sobie jako o starym człowieku i ma mentalność grzesznika, to diabeł do niego przychodzi i montuje mu te wszystkie rzeczy w formie grzechu. I mówi, to jest nieczyste. Ty to schowaj tam, pod stół. Nikomu nie mów w ogóle. Nikomu. Wielu chrześcijan to najlepiej by chciało, żeby dalej mówić, że dzieci bocian przynosi. To by najłatwiej było. To dokładnie, co z tymi, co się w zimę urodziły. Dobre. No tak. Rozumiesz? Bo to najlepiej by tak było, żeby to gdzieś włożyć w system jakiejś baśni. Ale to nie są baśnie, to jest nasze życie. Nasze normalne, codzienne życie. I my musimy zrozumieć, że musimy mieć w głowach poukładane to prawidłowo. Bo jeżeli nie, to będziesz myślał na sposób światowy. A świat myśli krzywo. Świat wyjął seks z miłości. On wyjął. Seks jest wyjęty z miłości. Wyjęty. Rozumiecie, o co chodzi w świecie? W świecie seks jest wyjęty z miłości. Jest nazwany miłością, ale tak naprawdę jest wyjęty z miłości. Wyciągnęli go. A seks poza miłością to jest fizjologia. To jest fizjologiczna rzecz. Jego nie można wyjąć z miłości, ponieważ seks jest ściśle związany z bliskością. Rozumiesz? A ta bliskość na ziemi może być realizowana właśnie na poziomie małżeństwa. I to mądre jest w ogóle. To jest w ogóle mądra sprawa. Ja nie mówię małżeństwa na poziomie w ogóle administracji czy czegoś, bo to w ogóle nie o tym mówimy. Mówimy o związku, o miłosnym związku. Tak? O miłosnym związku. Wiecie, że mówimy o głębokim związku. Nie mówimy o jakimś w ogóle tam sprawach związanych z administracją tego wszystkiego. Nie. Bo to nie o to chodzi. Administrację zostawiamy na potrzeby tego, żeby nikt się do nas nie przypieprzał. Umówmy się w ten sposób. Dawno zresztą o tym mówiliśmy. Taka świadomość kształtuje się prawidłowo dopiero wtedy, gdy człowiek po pierwsze ustanowi prawidłowe priorytety w swoim życiu, a po drugie przyjmie uzdrowienie. Czyli ja jestem świadomy swojej seksualności, kiedy ją sobie ustawiłem w odpowiednim miejscu, primo, tak? A sekundo, kiedy ja ją w ogóle uzdrowiłem. Tak? Ja teraz mogę ją podawać mojej żonie. I tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o priorytety, to seks musi być wynikiem miłości. Musi być jej podporządkowany. Nie ma takiego czegoś, że my seks wyciągamy w ogóle z tego wszystkiego, że my w ogóle bierzemy, o, seks. Nie.
nie wyciągamy tego, bo to nie ma sensu. On przestaje wtedy być, przestaje posiadać swoją jakość, przestaje posiadać swoją wartość, rozumiecie? Ono przestaje. Seks wyjęty z miłosnej bliskości męża i żony, on przestaje posiadać wartość. Okej? Okay? Przestaje. Tak jak oddychasz powietrzem, prawda? Ale zobacz. W powietrzu jest azot i tlen. Pomijam w ogóle jakieś inne rzeczy, ale podstawowe. Rozdziel to. Spróbuj pooddychać odrębnie tlenem i odrębnie azotem. Zobaczysz, co się będzie działo. Nie jesteś w stanie wytrzymać. Nie jesteś w stanie tego zrobić. Są przypadki, kiedy ludzi się wyciąga w ogóle z głębokich miejsc, gdzie nurkowali i na różnych poziomach podaje im się różne elementy w ogóle powietrza po to, żeby im płuca nie pękły. Zasadniczo, żebyśmy mogli tak oddychać, jak oddychamy, czyli normalnie, to to musi być odpowiednio połączone wszystko. Rozumiecie? Musi być połączone. Seks, on jest elementem bliskości, szczytem bliskości, która jest wynikiem miłości. Ta miłość może być prawidłowo realizowana, tak? W małżeństwie. To proste rzeczy. Łatwiej nie można.